Tytuł kursu: Roboty posadzkarskie. Moduł: Materiały posadzkarskie. Temat: Właściwości fizyczne materiałów posadzkarskich. Wymaganą izolacyjność cieplną przegród budowlanych podłóg określa się współczynnikiem przenikania ciepła, której najniższa dopuszczalna wartość podana jest w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Warstwę izolacyjną wykonuje się z materiałów lekkich i porowatych, np. styropian, wełna mineralna, płyta pliśniowa, porowata. Ciepłochłonność podłóg, ciepło dotyku, to właściwość związana ze zjawiskiem odbierania ciepła ze stopy ludzkiej przez posadzkę, co powoduje odczucie oziębienia się stóp. Podłogi z betonu i kamienia zalicza się więc do podłóg zimnych. Podłogi dywanowe z drewna, z tworzyw sztucznych, z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi z filcu, korka lub spienionego tworzywa sztucznego, zalicza się do podłóg ciepłych. W budynkach w czasie ich użytkowania powstają dźwięki. Dźwięki powietrzne, rozmowa, gra na instrumencie rozchodzą się w powietrzu, a kiedy natrafią na przegrodę, ścianę, sufit, podłogę, część z nich odbija się, część pochłania przegroda, a pozostałe przenikają przez przegrodę. Izolowanie tych dźwięków jest możliwe dzięki odpowiedniej grubości podkładów. Dźwięki uderzeniowe powstają przez uderzenia w podłogę podczas chodzenia, tańca, upadku przedmiotów. Powstają one na powierzchni podłogi i wprowadzają ją w drgania, które przechodzą na podkład, a następnie na strop. Aby tłumić powstające drgania oraz dźwięki, należy wykonać w podłodze warstwę materiału izolacyjnego. Tabela, która przedstawia współczynniki izolacyjności akustycznej dla różnego typu ścian działowych. Współczynniki przedstawione zostały w ostatniej kolumnie. Prawie wszystkie materiały podłogowe wykazują odporność na wodę, co oznacza, że po zawilgoceniu nie występują trwałe zmiany właściwości materiału. Jeśli natomiast zostanie zalana wodą posadzka drewniana, to zaczyna pęcznieć, odspajać się od podkładu, ulega wybrzuszeniu, powstaje korozja biologiczna, zaczyna rozwijać się grzyb domowy. Podłogi z tworzyw sztucznych, potocznie uznawane jako wodoodporne, są czasem wykonane z zastosowaniem klejów niedostatecznie wodoodpornych, co powoduje odspojenie wykładziny od podkładu oraz trwałe uszkodzenie podłogi. Nasiąkliwość jest to najbardziej niekorzystna cecha materiałów podłogowych z drewna, która powoduje jego pęcznienie, łatwość zanieczyszczenia oraz ogranicza zakres ich stosowania. Rozszerzalność cieplna jest to bardzo ważna właściwość fizyczna materiałów podłogowych. Szczególną uwagę podczas wykonywania podłóg należy zwrócić na temperaturę odbiegającą od tej, jaka będzie panować w czasie użytkowania, a także wtedy, gdy podłoga będzie narażona na zmiany temperatury w czasie użytkowania – tarasy, balkony, werandy. Aby uniknąć skutków rozszerzalności cieplnej, które są proporcjonalne do długości materiału i różnicy wartości temperatur, należy wykonywać podłogi w temperaturze zbliżonej do późniejszej temperatury ich użytkowania oraz stosować w razie potrzeby odpowiednie dylatacje. Przewodność elektryczna. Materiały podłogowe, szczególnie mineralne, np. beton, lastryko, płytki kamionkowe, skałodrzew, przewodzą prąd elektryczny. Przewodność ta wzrasta, gdy są one zawilgocone. Niebezpieczeństwo wynikające z przewodności elektrycznej materiałów podłogowych maleje, gdy nie ma kontaktu z ziemią. Warstwa izolacji cieplnej lub akustycznej ułożona pod podkładem stanowi dobrą izolację podłogi od połączenia z ziemią. Dobrymi izolatorami są tworzywa sztuczne, natomiast w czasie, gdy powietrze jest suche, powstają na powierzchni posadzek z tworzyw sztucznych ładunki elektryczności statycznej. Powstają one wskutek tarcia spowodowanego chodzeniem, zamiataniem, froterowaniem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.